Dzień dobry, jest rok 2024, 26 maja, czyli Dzień Matki. Będzie krótki spacer po ogrodzie, jest godzina 10 rano. Tak sobie myślałem, że skoro to jest dom, w którym się moja mama wychowywała, jakaś matka ziemia nam wszystkim towarzyszy na co dzień, to może sobie nagram jakiś film i się pouzewnętrzniam o tym, co się tu dzieje. Ogród warzywny, póki co, jest ogrodem kwiatowym i ogrodem chwastów, pożywki dla kur. Tak sobie obserwuję, każdego roku jest tutaj co innego robione, w inny sposób. Ja się skłaniam coraz bardziej ku temu, żeby było więcej roślin wieloletnich ponasadzać, drzewa, krzewy, różnego rodzaju zioła. Już tam zasadziłem mirabelkę, jabłoń. Są na ścianach jeżyny różnego rodzaju. I tak myślę, może jeszcze tu jedno drzewo bym sobie posadził. Całą długość obsadził krzewami. Żeby właśnie ten teren był dla tych kur głównie. Nie mówię tylko, ale że mogły sobie tu spokojnie też korzystać. W każdym razie jeszcze w tym roku. Myślę, że dzisiaj nawet haratnę sobie na przykład taki pasek szerokości 2 metrów. Nożycami przy samej ziemi. Całą zielonkę dla kur na kompost rzucę, a resztę sobie tutaj przeznaczę pod ogórki. Także zobaczę, może taki przedplon to będzie bardzo sensowne rozwiązanie. Wszystko to jest samosiejka. Dominuje fioletowa faselia, która zajęła miejsce wcześniej mniszka lekarskiego. Powoli otwierają się pomarańczowe nagietki, także one tutaj będą elementem dominującym całe lato. A dodatkowo kilka ciap rumianku. Oczywiście spirala ziołowa sobie z tyłu rośnie. Zopek od łosiów. No idziemy. W szklarni nic nie ma, jak zwykle. Moje Nemezis. Poza rozsadami oczywiście. Także dzisiaj może część tych rozsad wyjedzie już. Ścieżka oraz otaczająca te płyty koniczyna, tegoroczny eksperyment antykurowy, bo kury bardzo lubią właśnie grzebać sobie po powierzchni. Najchętniej wybierają miejsca, gdzie jest osłonięta ziemia, gdzie jest krawędź i po prostu obkopują i niszczą wszystkie jakieś fajne tutaj roślinki, które rosną po bokach. Także fakt, że rośnie teraz koniczyna, nawozi, pokrywę robi fajny habitat, użyźnia tę glebę, to dodatkowo chroni ją przed kurami, a ja jak idę rano je otworzyć, to mogę sobie nazrywać pełne garście koniczyny. Także pierwszy rok ta koniczyna jest tutaj, w tej części. Ale sobie dobrze radzi. Tuż obok oczywiście agresty, wcześniej truskawki, oczko wodne. Po przymrozkach niestety owoców na drzewach brak. No ale po drodze już dojrzewają tytani naszego klimatu, czyli wszelkiego rodzaju jagody. Borówka rośnie, więcej porzeczków. Tutaj główny aktor. Myślę, że to będą tegoroczne najlepsze plony, czyli jeżyna bezkolcowa. Wielki, wielki krzew. O, stelaż prowizoryczny zrobiony. Ja się tu schowam do stelaża. Stelaż prowizoryczny zrobiony. W przyszłości to będzie ładna, wysoka właśnie konstrukcja, pod którą będzie można sobie usiąść. A kwestia jest taka, że te wielkie właśnie pędy tej jeżyny, jak są po prostu obwieszone owocami, to się łamią. Jak jest za gęsto też tych pędów, bo ja je bardzo rzadko przycinam, tylko po sezonie, to też nie do końca dojrzewają te jeżyny. A tutaj się pięknie teraz przestrzeń otworzyła. Jest dostęp powietrza, dostęp światła, no i podpory.
Morwa puszcza liście, mimo że przemarzły owoce, to roślina oczywiście żyje. Kolejna zaleta roślin wieloletnich. Proszę, waleriana. Jakieś tutaj, kto to jest? Słoneczniki, albo nie, to nasze bulwiaste. O, proszę. Kolejne jagody. Tu samosiewka orzecha od sąsiada, także rodzic. Wielkie drzewo, bez kwiatów po przymrozkach. Ale znowu liście z powrotem i jest przerwa w tym roku. Idziemy dalej, wchodzimy do strefy budowy. I tutaj nowa ciekawostka. Tak jak do tej pory nie miałem ani jednej kwoki. Przez, nie wiem, 3 lata. To teraz w ciągu 2 tygodni. Mam ich za dużo. Są 2, powiedzmy, na pewno. Jarzębatki po bokach. Mają pod sobą dużo jajków. No i też, to jest obserwacja kolejna, mój błąd, że nie miałem przygotowanego jakiegoś miejsca, żeby je po prostu odstawić, te kury, zapewnić im tam małe sanatorium, żeby sobie siedziała. No mniejsza. Jak się uda wysiedzieć w takich warunkach, to się uda w każdych wysiedzieć. Także jakieś prowizoryczne gniazda musiałem zrobić tutaj dla nich, dodatkowe. Bo jest taka sytuacja, że te kury się czasem pomieszają. Jak na przykład kwoka... Opa, jak kwoka zejdzie z jajek, żeby się najeść, napić na ułamek chwili, to jakaś inna ją może podsiąść, żeby tylko donieść jajko i tamta już nie wraca do siebie tak chętnie, więc czasem trzeba je przełożyć. A ja mam plastikowe jaja. Rzucimy je na tymczasowe gniazdo. Zobaczymy, może się będą tam kusić te dodatkowe kury, żeby donosić na dole jajeczka. Napuść się. Pokaż, jak bronisz. A tu przyjaciółki. Dodatkowo dodatek społeczny. Schowana maleńka drabinka. Rozwój fizyczny bardzo ważny. A na kurniku, tu za bałaganem od liści, mała platforma. Także dzieciaki różnego rodzaju są zadowolone, bo przychodzą, siadają i można sobie kury obserwować. No i perspektywa na ogród inna.